O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w PSZOK odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Włośniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, w większości naszych magazynów staramy się znaleźć dla Państwa pewne rzeczy znalezione w internecie. Śmieszne sytuacje, ale nie tylko. Dzisiaj magazyn nagrywamy ze studia, gdyż chciałbym Państwu pokazać praktycznie... Cały magazyn będzie związany właśnie z filmami, z wideorejestratora umieszczonego w samochodzie i sytuacje z naszych dróg lokalnych, i Suwałk, i okolic. Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia. Zobaczymy, jakich błędów dopuszczamy się właśnie na drogach. Szanowni Państwo, mówi się, że duży może więcej, ale na tym filmiku zobaczycie Państwo, że i mały samochód może zgonić tira praktycznie na pobocze. Jest to droga krajowa w stronę Białegostoku. Proszę bardzo, zobaczyć. I tak jak Państwo widzą, tir praktycznie już jednym kołem jest na poboczu. Mały samochód potrafił zgonić dużego aż do samej bandy. Sytuacja bardzo niebezpieczna. Oczywiście gdyby kierowca tira był zaoferowany, nie wiem, ustawianiem radia czy rozmową przez CB radio, może by nie zjechał. Gdyby nie zjechał, oczywiście tragedia i myślę, że ofiary śmiertelne byłyby w tej kolizji nieuniknione. Kolejny film właśnie też dotyczy wyprzedzania. Jesteśmy też na drodze krajowej numer 8 w kierunku Budziska, naprzeciwko parkingu tirów Swiss Bar. I też mamy taką sytuację. Tym razem bohaterem tego filmu jest obcokrajowy, jest chyba, jak dobrze pamiętam, Brytyjczyk, takie tablice żółte. I tu się zatrzymam na chwilkę. Oczywiście pas dla skręcających samochodów w stronę parkingu. Już pomijam fakt, że podwójna ciągła, jak zaczął kierowca wyprzedzać. I szczerze myślałem, że na tym manewr się zakończy, gdyż samochody z naprzeciwka już bardzo szybko się zbliżają. Ale zobaczmy do końca. Niestety postanowił dalej kontynuować szaleńczą jazdę. Kolejny film. Oczywiście samochód służbowy, no bo najlepszy samochód na świecie to przecież służbowy, pod każdy krawężnik podjedzie. I również temu chyba przedstawicielowi jakiemuś handlowemu mocno się spieszyło. Dodam, że podwójna ciągła oczywiście Państwo widzą, ale za chwilkę pojawi się dość ostry zakręt. Kierowca na pewno nie widział, czy coś jedzie, czy coś może wyjechać z tego zakrętu naprzeciwko jego. Widzieli Państwo ograniczenie do 50 na godzinę. Kierowca zdecydowanie również i tą prędkość przekroczył. Strach pomyśleć, gdyby jakiś inny kierowca z tego zakrętu wyjechał. Nie ma, tak jak Państwo widzą, nie ma pobocza, nie ma gdzie nawet uciec.
Kolejna sytuacja z wyprzedzaniem. Bardzo ciemna noc, do tego mrzawka padająca, droga pod górę, widoczność bardzo słaba. Tak jak Państwo widzieli, kierowcy oprócz tego, że przecinają ciągłe linie, widoczności na pewno takiej nie ma. Jeden z drugim się dosłownie ścigają. Jakiś czas temu robiliśmy magazyn na temat budowy ulicy Pileckiego, że już widać ten finisz budowy, ale ulica jeszcze wciąż nie była oddana. Widzimy barierki, które jasno sugerują, że nie ma tutaj wjazdu. Parę sekund filmu nam brakuje, gdyż ten pojazd praktycznie się zatrzymał, chcąc tutaj wjechać. Co zrobił kierowca? Proszę zobaczyć. Pojechał dalej. Skręcił pod zakaz. Tu jest znak zakazu. Za chwilę będzie on jeszcze lepiej widoczny. Oczywiście ulica wciąż jest niedopuszczona do ruchu, ale dlaczego nie? Pod prąd pojechać można. Tu widzimy pojazd oczywiście wyjeżdżający. Co by było, gdyby pojazd był na tym pasie? Co by ten kierowca zrobił? Nie wiem. Ale tak jak Państwo widzą, zakaz wjazdu, czyli nie dość, że wjechał w drogę, która jest niedopuszczona do użytku, jeszcze oczywiście złamany zakaz wjazdu. Kolejny filmik. Też chyba w okresie letnim robiliśmy sondaż na ulicy. Pytaliście Państwo o rzeczy, które Państwa denerwują podczas normalnej jazdy po drogach. Jedną z rzeczy, którą wymieniliście, jest niesygnalizowanie manewrów. I tutaj mamy dwa filmiki, które właśnie o tych przewinieniach mówią. Jesteśmy na ulicy Noniewicza, pas do skrętu w ulicę Waryńskiego. Kierowca przed tym białym pojazdem, widać, że kierunek ma włączony, sygnalizuje. Ten kierowca nic sobie z tego nie robi. Nie wiem, czy będzie chciał jechać prosto, czy będzie skręcał. Więcej się nie nagrało niestety, ale uwierzcie Państwo, że ten kierunek nie został włączony. I kolejna taka sama sytuacja, ulica Wojska Polskiego, skręt w ulicę Sportową, kierowca, taka sama sytuacja, pas ewidentnie do skrętu w lewo. No domyślam się, że kierowca będzie skręcał w lewo, no ale sygnalizacji brak. I ulica, mamy ulicę Pułaskiego, już po wprowadzeniu zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe. Ten kierowca nic sobie z tego nie robi, że tak powiem, kontynuuje przez dłuższy czas jazdę lewym pasem, wyprzedzając niektóre samochody. Proszę zerknąć. Co prawda film nie pokazuje tego wyprzedzania, ale proszę mi wierzyć, że kilka sekund wcześniej cały czas tą ulicą Pułaskiego, tym lewym pasem jechał. Jadąc za tym samochodem, myślałem, że będzie skręcał może w ulicę Kolejową czy gdzieś. No nic z tych rzeczy, jechał cały czas tym lewym pasem. Kolejny film z tego samego ronda, ulica Pułaskiego, Podchorskiego. To akurat kierowca z sąsiedniego kraju. No jakimś dziwnym torem pokonywał to rondo. Proszę zobaczyć. No nie chciałbym być swoim autem akurat w tym miejscu, gdyż na pewno doszłoby do kolizji. Nie wiem, czy kierowca zerknął w lusterko, ale tak, tym bardziej, że linie wyraźnie pokazują nam kierunek jazdy. Tak to się odbyło. Może tak za granicą jeździmy, nie wiem. Na tym filmie Państwo akurat tutaj kierowcy nic nie zawinili. Tutaj chciałem pokazać, że też i piesi, i rowerzyści też popełniają błędy. Tutaj, prawda, z daleka. Jest rowerzysta, który przejeżdża. Na pewno miał czerwone, bo dla nas jest kolor zielony. Przejeżdża, kontynuuje sobie jazdę dalej rowerem. Dochodzi potem do wypadku.
nagłówki w mediach, potrącony na pasach, ale też zwróćmy uwagę, że i piesi, i rowerzyści też popełniają błędy, nie tylko kierowcy. Kolejny film dotyczący pieszych, tym razem zawinił kierowca tego auta jadącego przede mną, gdyż dojeżdżamy do przejścia dla pieszych. Auto jadące z naprzeciwka zatrzymało się, aby przepuścić pieszego, który tu stoi. Za chwilkę ją zobaczycie. Kierowca tego auta czy nie chciał widzieć, czy nie widział, powinien również zatrzymać się, skoro ten pojazd się zatrzymał przed przejściem dla pieszych. Czy to robi? Absolutnie nie. Przejeżdża. Widać, że pieszy stoi już jakiegoś czasu. Jest tak wdzięczny, że aż podziękował za przepuszczenie. Kolejny film, ulica Pułaskiego. Podobna sytuacja. Ja widząc z daleka, że pieszy tutaj stoi, wyhamowuje. Co robi kierowca z lewej strony? Jechał daleko za mną, na pewno widział moje światła stopu. Powinien to uczynić. Jedno z najcięższych przewinień. Wyprzedzanie auta przed przejściem dla pieszych. Chyba 500 zł mandatu. Kolejny film. Podobna sytuacja. Ulica Nowomiejska. Zresztą kolejny raz. Przejście dla pieszych. Pieszy chcący przejść. Kierowca może nie widział. Może za szybko jechał. Nie chciał hamować. Ja się zatrzymuję. Kierowca ten. Co powinien zrobić? W tej pozycji powinien stanąć. Co robi? Kontynuuje jazdę. Kolejne tego typu przewinienie. Ale żeby nie było, że cały czas winni kierowcy, również piesi też powinni przekraczać jezdnię w sposób rozsądny i odpowiedzialny. Ta młoda osoba, tutaj może nie będzie widać na filmie, słuchawki na uszach, wzrok wpatrzony w smartfona. Brakuje paru sekund, gdzie widziałem, gdy ta osoba nie spojrzała w prawo, w lewo, tylko od razu na pasy i sobie przechodzi. Też należy pamiętać, że pieszy będący na pasach ma pierwszeństwo. Jak na ten stan prawny pieszy stojący przed pasami, no wciąż nie ma tego pierwszeństwa, żeby wejść na jezdnię. W dzisiejszych czasach, kiedy młodzież właśnie dużo tych słuchawek używa, smartfony cały czas w ruchu, należy się zastanowić przed przejściem dla pieszych, czy tego wzroku lepiej chyba oderwać na chwilkę, spojrzeć w prawo, w lewo, czy można bezpiecznie przejść przez jezdnię. Tutaj mamy klasyczny przejazd na późnym pomarańczowym, jak to kierowcy określają, potem. Czyli mamy sytuację wjazdu na czerwonym na skrzyżowanie. Tak jak Państwo widzą, dla mojego kierunku jazdy mamy już wszędzie zielony sygnalizator, dwóch kierowców na pewno na późnym pomarańczowym, jak ja to nazywam, czyli na czerwonym, wjeżdżają na dość spore skrzyżowanie, dlatego czas opuszczenia tego skrzyżowania musi się pokrywać już z sygnalizacją zieloną w moim kierunku jazdy. I sytuacja z Augustowa, kierowca białego auta nie widzi, nie chce widzieć czerwonej sygnalizacji na skrzyżowaniu, a może wybiera sobie tylko czerwone, niektóre, na których ma ochotę się zatrzymać. Dlaczego? Bo tutaj się nie zatrzymuje, ale następny sygnalizator jak najbardziej widzi. Dlaczego? Nie wiem. Na tym filmie, w odróżnieniu do poprzednich, które Państwo widzieli, tutaj żaden przepis do ruchu drogowego nie został złamany, ale chciałem Państwu pokazać, że nawet gdy nie dochodzi do wykroczeń, można stwarzać zagrożenie w ruchu. I o co chodzi? Pierwszy pojazd jest to pojazd kempingowy. Chodzi o to, że droga dość szeroka, widoczność dobra, a chodzi tutaj o prędkość, z jaką się porusza. Ja za tym pojazdem jechałem jakieś 15 minut. Jestem któryś w kolejce do wyprzedzenia go.
na chwilkę zatrzymam tutaj, gdyż ten tir, który go wyprzedził przed chwileczką, już widać było po manewrach, które wykonał, że był mocno zdenerwowany. Nie wiem, czy chciał nauczkę pokazać temu kierowcy. Kierowca jechał z rzędu 40, 50, 60 na godzinę. Zresztą widzą Państwo moją prędkość. Przez bardzo, bardzo długi czas. Z tyłu kamer nie widać, ale za mną kolejka samochodów zrobiła się, nie wiem, kilkaset metrów. Bardzo nerwowe sytuacje. Każdy chce już wyprzedzić, każdy się troszeczkę spieszy. I nawet właśnie dzień, mimo tego, że nic nie zostało, żaden przepis nie został złamany, kierowca jechał po prostu za wolno, jak na możliwości tej drogi. I tym właśnie postępowaniem stwarzał zagrożenie. Stworzył nerwową sytuację w kolejce, długiej kolejce za nim. Mimo że droga pozwalała na to, żeby uprzejmie troszeczkę zjechać na pobocze, dać się wyprzedzić, kierowca bardzo skrupulatnie trzymał się środkowej linii. Nie ukrywam, że mnie też już troszeczkę nosiło, bo też się spieszyłem. Ruch dość spory, bardzo mało możliwości do wyprzedzenia, bezpiecznego wyprzedzenia tego pojazdu było. Także mówię, droga pozwalała na to, aby uprzejmie troszeczkę zjechać na prawą stronę. Kierowcy podejmowali wysokie ryzyko, wyprzedzając przed zakrętem. Tak jak Państwo widzą, kierowcy z naprzeciwka też zjeżdżali. Czemu ten kierowca tak postępował? Nie wiem. Może pojazd był w takim stanie, że w większych prędkości nie rozwijał. W takim razie był niesprawny. Bo te 80-90 myślę, że powinien spokojnie rozwinąć. Na dodatek dodam, gdy go już wyprzedziłem, oczywiście pół oświetlenia przedniego niesprawne. Może faktycznie coś, problemy techniczne, ale to nie powinien wyjeżdżać chyba na drogę. I tak już na koniec, może niektórym z Państwa się ciepło zrobiło, a jak się ciepło robi, to należy przewietrzyć samochód. Tutaj, tak dla żartu, ten filmik zrobiony, nagrany. Kierowca ruszył przede mną. W tym momencie otwiera mu się bagażnik. I sobie jedziemy z dobrze wietrzonym samochodem. Nie wiem, czy kierowca się zorientował, że mu się otworzył podczas ruszenia bagażnik. Ale w mojej ocenie kontynuuje dalej jazdę. Tak jak Państwo widzieli na filmach, no nie trzeba daleko szukać. Wystarczy tylko jeździć. Ja tu na nikogo nie polowałem. To są po prostu podczas normalnej jazdy rzeczy zarejestrowane. Ale też oczywiście wszyscy tak nie jeżdżą. To jest tylko kilka scen. Setki tysięcy kierowców prawidłowo jeżdżą. Dlatego też wszystkich do worka nie należy wrzucać. Ale zwróćmy uwagę na pewne elementy, a szczególnie na tych niechronionych uczestników ruchu, pieszych, gdzie naprawdę nasza kultura, przepuszczanie tych pieszych, naprawdę jeszcze mamy dużo do zrobienia. Jeżeli Państwo mają zarejestrowaną jakąś dziwną sytuację, niebezpieczną sytuację i chcieliby Państwo się podzielić z innymi, zapraszam do nadsyłania na adres redakcji materiałów. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.